Lucjan, uśmiechnij się. Odbiór. To upokarzające, stary. Jeździmy tak w kółko. A, i nie mów odbiór po każdym zdaniu. To szybko zaczyna irytować. Rozchmurz się. Ej, może masakrator już wrócił. Byliście najlepszymi kumplami, prawda? Haha, stary. Pamiętasz, jak uwięził mnie w swoim zamku? W zamku! Ale ten koleś miał ego. Przemykam ukradkiem przez jego kryjówkę, nikomu nie przeszkadzam, a tu nagle jak mnie nie walnie przez ścianę. Wiesz, raz mnie dziabnie tym promieniem i do widzenia. Dobra, ja stoję grzecznie pod tą ścianą. I zgadnij, co robi masakrator. Zaczyna monolog. Zaczyna monolog, że oto wypiła moja ostatnia godzina, że nie mam najmniejszych szans, że nie bałem światu jego stóp, sraty taty. No nawijka, czujesz to, podbije świat, ale najpierw gadka, a koleś miał mnie na talerzu. Miło jest, ale cicho, przegapiliśmy akcję? 22-20 to fałszywy alarm, odwołuję wszystkie patrole. Uważam, że to znam, chodźmy na te kręgi. Potrzebuje pomocy przy 22-19 w centrum miasta. Udało się. Wsparcie już jedzie, chłopaki. Dobra, stawiam piątaka, że będzie po wszystkim, zanim dojedziemy. Umowa stoi. Stary, gliniarze już go złapali. Jeszcze raz. To jakaś porażka. Brakuje mi tego, Lucjan. Pomaganie ludziom, to było moje życie. Bo teraz twoje życie to rodzina. A czemu nie to i to? Do wszystkich funkcjonariuszy, którzy nie mają prawdziwej roboty, staruszka z kotem na drzewie prosi o pomoc. Słyszysz? Pomożemy komuś, zanim wrócimy do domu. Dawaj! No zejdź, Pusia, dasz radę! Zejdź! Wszystko w porządku? Moja kicia nie może zejść na dół. Proszę się nie martwić. Sprowadzimy Pusię na ziemię. Prawda, Lucjan? Tak, oczywiście. Chętnie pomożemy. Dziękuję ci bardzo. To raczej długo nie zajmie. To spokojnie, spokojnie. Chodź, Pusia. Dobry kotek. Nie bój się. Dziękuję ci bardzo za pomoc. Mamy zgłoszenie o pożarze w centrum miasta. Cywile nadawcą w środku. Pożar. Jesteśmy blisko. Udało się. W końcu nas złapią.